wielkim szczęściu może mówić kierowca busa, który uderzył w pociąg na przejeździe kolejowym w Suwałkach. Przed godziną 13 jadący od strony Płucicna 65-letni kierujący Mercedesem Vito nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu osobowemu pociągowi relacji Warszawa-Suwałki. W pociągu podróżowało wówczas 25 osób, ale żadnemu z pasażerów nic się nie stało. Podobnie jak sprawcy kolizji, mimo że przód pojazdu został doszczętnie zniszczony, powiedziała Radiu 5 Eliza Sawko, rzecznik prasowy suwalskiej policji. Zostało to wstępnie zakwalifikowane jako kolizja. Żadnemu z uczestników zdarzenia nic się nie stało, nikt nie odniósł żadnych obrażeń ciała.